moje gratulacje. Ja jeszcze nigdy nie widziałam sąsiadów w tak dobrym humorze. Proszę pana, proszę mnie nie zwalniać. Mój mąż nie ma pracy. Co my teraz zrobimy? Kiedyś wrócił do domu bardzo zdenerwowany. Powiedział tylko, że pokłócił się z szefem. Nie miała męża, tylko nadal go ma. Ja nie wiem, jak coś takiego mogło jej przyjść do głowy. Przecież no nigdy nie skrzywdziłabym dziecka. Ale jak, pan chce mnie aresztować? Spotkajmy się, bo słono za to zapłacisz. Twój mąż musi mi oddać pieniądze. No zobaczyć. O, proszę. U nas w Polsce nie lekceważy się takich rzeczy. Lepiej sprawdźmy, czy czegoś nie zniszczył. Chodźcie. To ty tak go urządziłeś, ty go pobiłeś. Nie pobiłem. Puść mnie. Oddaj mi pieniądze. Ale co to są za zwyczaje, żeby napadać na ludzi? Nie wiem, jakie oni mieli wcześniej relacje, ale wiem, że po rozwodzie pan Jakub chciał odebrać dziecko pani Joannie. Nie no, nie wierzę. Nie. Co nie? No nie podoba mi się to. Panie doktorze, co z moim mężem? Ale córka nie odbiera, nie wiem, może usypia wnuczka. Jeremi aniołem nie był. Właściwie to nie powinniśmy brać tego ślubu. Wprawdzie może powinniśmy jakoś nagłośnić całą sprawę, żeby już więcej nikogo nie oszukał. Najważniejsze dla mnie było życie Hani. Proszę mi powiedzieć, a co teraz ze mną będzie?